Rozumiem. Franek ma nadzieję, że dyrektor pomoże uratować Blankę. Wie, że do 14 zostało mało czasu. Boi się, że jeśli porywacze nie dostaną okupu, jego dziewczyna zginie. Jej rodzice już jadą. Do 14 zostało mało czasu, co my teraz zrobimy? To znaczy? No jak nie damy pieniędzy do porywaczy, to przecież ją zabiją. Franek, spokojnie. Jestem przekonany, że nikt nikogo nie zabije. A skąd pan wie? Przecież było napisane. Jestem przekonany, że to jest głupi dowcip któregoś z uczniów. Co? Posłuchaj, po pierwsze, dlaczego porywacz żąda okupu od ciebie, a nie od jej rodziców? No faktycznie. Po drugie, wystarczy uważnie przeczytać wiadomość. Porywacz napisał, powtarzam, przez rzecz kropką, a żarty przez RZ. No ma pan rację. Po trzecie, zostawianie okupu przed szkołą w koszu na śmieci to trochę dziwne, nie sądzisz? No trochę tak. Może to Blanka próbuje sobie robić jakieś żarty z ciebie? Nie, ona by czegoś takiego nie zrobiła. On nawet błędów ortograficznych nie robi. To musi być jakiś pomysł z któregoś z kolegów. Podejrzewasz kogoś? Nie. A może podpadliście komuś ty albo Blanka? Nie przypominam sobie nic takiego. No to muszę zadzwonić na policję. Dobrze. Zaczekaj na korytarzu. Do widzenia. No i Franek, i co? No i nic. Chlebowski zadzwonił na policję i do rodziców. Na policję? Ale po co na policję? No po co, idioto? Żeby ją znaleźć i uwolnić z rąk przestępcy. No i jeszcze podejrzewamy, że porwał ją ktoś z naszej szkoły. Co, ale skąd taki pomysł? No bo SMS z żądaniami był napisany z błędami ortograficznymi. No bo pewnie pisał go jakiś kretyn. No. Franek, do 14 stało mało czasu. A co jeśli to prawdziwi porywacze i ją zabiją? No, nawet nie chcę o tym myśleć. Ej! A skąd ty wiesz, że do 14? No, mówiłeś przecież, nie? No jakoś sobie tego nie przypominam. Ej, a nie przyszło ci do głowy, żeby po prostu im zapłacić? No a skąd ja wezmę 500 000? No, wygrałeś w Totka, nie? Co? No rano słyszałem coś na ten temat. No wygrałem, ale 10 zł. Ile? 10 zł, pacany. Tak, super pomysł. Franek jest milionerem, porwijmy jego dziewczynę, nie? Głupi byłem, że cię posłuchałem. A mieliśmy być bogaci. Stary, teraz o tym myślisz? Tak, teraz o tym myślę. A nie przyszło ci do głowy, żeby pomyśleć o tym, że Blanka jest uwięziona w piwnicy? Za chwilę będzie tu policja, mamy przesrane. Dobra, chodź wymyślić jakiś plan. Jaki plan, stary? Żaden plan tu nie pomoże. Dobra, nie marudź, tylko chodź. Nie no, to się nie dzieje naprawdę. Franek wygrał 10 zł, to koniec. Dalej będziemy biedakami zdanymi na kieszonkowe od starych. A jak Blanka nas wkopie, to nawet kieszonkowego nie dostaniemy. Jesteśmy w dupie i musimy się z niej jakoś wydostać.